z domu Grębicka w obozie mój numer 85536. Chciałam przedstawić taki mały obrazek z życia obozowego, to znaczy w momencie, gdy mnie przywieziono do Auschwitz. Jako 10-letnia dziewczynka w dniu 12 sierpnia 1944 roku z powstańczej Warszawy zostałam przywieziona do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Następnego dnia, już po południu, wprowadzono nas do nowej sauny, w której odbywało się przyjmowanie transportów. Sauna była też miejscem, które brutalnie odkryło oblicze obozu. Los dzieliłam z 12-letnim bratem i matką, którą zawsze uważałam za gwaranta mego bezpieczeństwa. Oni oboje mieli pełną świadomość, czym jest miejsce naszego pobytu, lecz ukrywali to przede mną. To też po przekroczeniu sauny doznałam pierwszego wstrząsu. Tu rozkazano nam bez względu na wiek i płeć, a byli chłopcy do 16 lat, rozegrać się do naga. Nie mogłam pogodzić się z koniecznością publicznego obnażenia. Nagość w mojej rodzinie nie była czymś zwyczajnym, lecz wstydliwym. Nigdy przedtem nie widziałam rozebranej matki. Przeto jej zażenowanie było dla mnie bolesne i to bardzo. Mój Boże, moja mama, moja świętość została tak bardzo upokorzona na oczach własnych dzieci. Starałam się nie spoglądać poniżej jej twarzy. Ponadto w sali dane było mi doświadczyć pierwszej wizualnej lekcji anatomii ludzkiej, dostrzeżenia niezwykłości pewnych fizjologicznych cech dojrzałej kobiety oraz konfrontacji piękna młodego i brzydoty starego, zdeformowanego przybytą otyłością ciała. Nadmiar obwisłych fakt skórnych budził nie tylko zdziwienie i zainteresowanie, ale przede wszystkim współczucie. W miarę, jak zaczęłam oswajać się ze swoją ludzką nagością, kolejnym upokorzeniem był fakt, że przebywania wśród nas SS-manów robili wrażenie, jakby przechadzali się wśród stada zwierząt. W pomieszczeniu, w którym odbywało się strzyżenie wszelkiego ogłoszenia, oczekiwał mnie kolejny dramat. Świadomość, że mogą obciąć mi warkocze, a głowę ostrzyć do gołej skóry, była przerażająca. Uważałam, że taki proceder może usprawiedliwiać tylko ich zawrzenie. Tymczasem z moich obserwacji wynikało, że włosy obcinano wszystkim, a przeważnie te, które były ładne i dobrze utrzymane. To też nie wierząc już w żadną sprawiedliwość, której nawet moja mama nie mogła zapewnić ani mnie obronić, nie zwracając uwagi na miejsce i sytuację, z rozpaczy wpadłam w histerię. Mama błagała, uspokój się, bo nas pozabijają. Nic nie pomogło. Tupałam, krzyczałam i zalewając się łzami, broniłam czynnie swoich warkoczy. Przybiegł Niemiec. Wprost nie do wiary, ale nie pozwolił mi ich obciąć. Jestem to zgodnie mu za to wdzięczna. Gdy opadły moje emocje i poczułam się względnie bezpieczna, dopiero wtedy usłuchałam argumentów mamy, która radziła mi skrócić włosy do wysokości ucha, co dało szansę na utrzymanie głowy w czystości. Ona wiedziała, że bronią mi szyb. Zgodziłam się. Jednak podczas postrzyżeń przez ognie obydwoma dłońmi i ramionami osłaniałam całą głowę. Przed wejściem do następnego pomieszczenia stała miska napełniona żrącym płynem, którym dezynfekowano głowy. W podłodze był basenik wypełniony podobną cieczą do dezynspekcji stóp. W kolejnym pomieszczeniu znajdowały się prysznice. Lała się z nich na przemianę raz zimna, raz gorąca woda. Po tej pseudokąpieli oddawano dzieciom ich własne zdezynfekowane ubrania, z tym, że na plecach namalowywano czerwoną olejną farbą pionowe pasy. Matki nie otrzymały pasiaków, lecz przypadkową cywilną garderobę, na przykład suknie z dekoltami, formalami. Po prostu były to szmaty, nierzadko podarte i poplamione. W sumie po opuszczeniu sauny ludzie przybyli z Warszawy wyglądali jak grupa żebraków. Tych, których znałam, nie mogłam rozpoznać. Do sauny wszedł człowiek, a z sauny wychodził strzęp człowieka.
16 stycznia 1945 roku przed wywiezieniem połączonych matek z dziećmi do KS Sachsenhausen znalazłam się w saunie w grupie dzieci z bloku i znowu płakałam. Odebrano mi spodnie przywiezione z Warszawy, które chroniły przy 20-stopniowym mrozie moje gołe nogi. Kobieta z obsługi izby, zabierając mi je z pasją, krzyczała: to jest własność niemieckich rzeczy. Działo się to na 2 dni, zanim ruszył sławetny marsz śmierci. Nasze nagłe i pośpieszne opuszczenie obozu, wprawdzie szczęśliwie nie przez komin krematoryjny, jak nam ciągle przepowiadano, wymuszone zostało nadciągającym i bardzo już bliskim frontem Armii Czerwonej. Lecz spontaniczna radość opuszczenia tego piekielnego miejsca wkrótce jednak zmalała, gdyż upragniona i długo wyczekiwana wolność na razie się oddalała, a zagrożenie życia przybrało inny charakter, o czym niebawem mieliśmy się przekonać podczas nieustającego bombardowania Berlina. Mieliśmy jednak szczęście, przeżyliśmy. Tak, przeżyliśmy, ale jakżeż bardzo przez wojnę poranieni. A później? Dzięki mądrości i intuicji mamy, aby wyciszyć tam tragizm doznań, które wszyscy troje przeżywaliśmy odmiennie, choć w tym samym oświęcimskim obozie zapanowała między nami dozgonna, spontaniczna zmowa milczenia, mająca zastąpić terapię psychologa. Mama fizycznie nie dźwignęła się już nigdy. Zmarła przedwcześnie, mając 54 lata, w momencie, gdy była mi najbardziej potrzebna i jest nadal. Brat Leszek pogrążył się w muzyce wypełniającej mu życie. Nigdy nie założył rodziny. Dożył 49 lat. Ja, pomimo że obóz oświęciński fizycznie opuściłam 68 lat temu, to psychicznie tkwię w nim nadal. A teraz mam jeszcze takie moje przesłanie, które umieściłam jako motto na końcu mojego dużego opowiadania wspomnieniowego, które załączyłam w Muzeum Auschwitz w Sachsenhausen, w innych muzeach, które traktuję jako dokument. I napisałam na końcu tak. Życie każdego człowieka jest jedno, piękne, krótkie, lecz nie bez znaczenia, jak się toczy. To też zbrodnicze ingerencje w jego bieg jest niedopuszczalne i wołające o pomstę do nieba. Strzeżmy zawsze zatem naszych potomnych przed poczynaniami szaleńców. Strzeżmy, żeby nigdy nie musieli uczyć się znaczenia słowa wojna w tragicznej praktyce, jak mnie się to zdarzyło, gdy miałam 5 lat. Żeby nigdy nie musieli łaknąć chleba, żeby nigdy nie patrzyli na upokarzanie własnych matek, gwałtownych aresztowań i śmierci ojców. Mam nadzieję, że moje świadectwo nie będzie tylko legendą, lecz gromkim okrzykiem ostrzegawczym przed wojną. Wojną z morą mego dzieciństwa, a w konsekwencji nędzą młodości. Wojną, którą to oskarżam o doświadczone przeze mnie zło. Dziękuję.